Szanowni Państwo, pierwsze wrażenie wyrabiamy sobie w ciągu kilku sekund od momentu poznania nowej osoby. W tak krótkim czasie decydujemy o tym, czy jest ona inteligentna, godna zaufania, odnosząca sukcesy. To wszystko zależy od naszego wyglądu i mowy ciała. Wystarczy 0,1 sekundy, abyśmy w stosunku do nowo poznanej osoby poczuli sympatię lub niechęć. To oznacza, że zanim zdążyłam cokolwiek powiedzieć, stanęłam przed Państwem, Państwa mózgi już podświadomie wyrobiły sobie opinię na mój temat. To jest troszkę przerażające. Proszę Państwa, patrząc na mnie, na moje zdjęcia, na czym Państwo tak naprawdę skupiacie wzrok? Na tym, co mam na sobie, na mojej sylwetce, butach? A może patrzycie na moją twarz? Proszę Państwa, według profesora Aleksandra Todorowa z Princeton University o ocenie człowieka na podstawie jego wyglądu decyduje przede wszystkim jego twarz. Skoro twarz jest odzwierciedleniem nas samych, decyduje o tym, jak będziemy odbierani przez otoczenie, dla kontrastu chciałabym Państwu pokazać kilka zdjęć, które przedstawiają pacjentów chorych, którzy byli leczeni w klinice chirurgii głowy, szyi i onkologii laryngologicznej naszego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która mieści się w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Dla osób wrażliwych chciałabym tylko uprzedzić, że te zdjęcia nie są zbyt przyjemne. Ale spójrzmy mimo wszystko. Proszę Państwa, co w tej chwili czujecie? Jesteście zaskoczeni? Może zainteresowani? Taka intryga. Może chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej, zapytać mniej więcej o tych pacjentów? A może wręcz przeciwnie, czujecie strach? Jesteście zdegustowani, najchętniej zamknęlibyście oczy, odwrócili głowę i poszli zupełnie w drugą stronę. To są pacjenci, z którymi ja miałam kontakt bezpośrednio. To są chorzy, którzy byli leczeni z powodu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Nowotwory głowy i szyi, o czym ona mówi? Jak moim studentom zadaję pytanie, czym te nowotwory głowy i szyi są, wiecie Państwo, jaką najczęściej odpowiedź dostaję? Że to są nowotwory mózgu. Nic bardziej mylnego, żadne nowotwory mózgu. Jeżeli spojrzymy na schemat anatomiczny, wszystko nam się wyjaśni. To, czym ja się zajmuję, to są nowotwory gardła, na przykład migdałków podniebiennych, nowotwory jamy ustnej, na przykład języka, nowotwory skóry, zarówno tej przedniej części twarzy, czyli twarzoczaszki, z tyłu, czyli mózgoczaszki. To są chociażby nowotwory krtani. Zastanawialiście się kiedyś, czy te struktury anatomiczne są dla nas bardzo ważne, na ile ważne? No bo taki nos, dzięki niemu powietrze, którym oddychamy, jest oczyszczone i nawilżone. To nos sprawia, że czujemy zapachy. To on tak naprawdę sprawia, że czujemy smaki naszych potraw. Język. No, są co prawda te kubki smakowe, ale czy to jest najważniejsze? Nie. Język uczestniczy w artykulacji, w tym, że możemy mówić. To on pomaga w żuciu pokarmów, w ich przełykaniu. Krtań, narząd mowy, ale co ważniejsze, to jest element drogi oddechowej. Nie wspomnę już o skórze. W zasadzie to mogłabym tak opowiadać jeszcze przez dobrą godzinę. Tak więc sami Państwo widzicie, jak ważna jest dla nas twarz, a raczej twarzoczaszka i szyja. Począwszy od nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a skończywszy na dobrej jakości życia. Proszę Państwa, zachorowanie na nowotwór głowy i szyi dramatycznie tą jakość życia obniża. Leczenie onkologiczne, czy to chirurgiczne, czy jakiekolwiek inne, będzie zawsze okaleczające. I to są pacjenci, którzy bardzo dużo tracą. A niestety rokowanie co do wyleczenia w ponad połowie przypadków jest niekorzystne. Zatem skoro twarz jest w centrum, wielokrotnie patrzymy na nią w ciągu dnia w lustrze. Przecież nos, język, krtań, to wszystko to są narządy, które my świadomie używamy, korzystamy. W związku z tym, dlaczego tak dużo nowotworów głowy i szyi w naszym kraju
rozpoznawanych jest tak późno, w tak dużym stopniu zaawansowania? Co jest ich przyczyną? I w końcu, czy my sami możemy coś zrobić, aby uniknąć zachorowania? Niestety prognozy co do nowotworów głowy i szyi w naszym kraju nie są pomyślne. Zachorowalność rośnie i będzie rosła dalej. Co gorsza, to są nowotwory, które nie dotyczą tylko osób starszych, 60+, 70+. Coraz więcej osób, które chorują, to są osoby młode, które nie ukończyły jeszcze 40 roku życia. To mogę być równie dobrze ja. Co jest przyczyną zachorowania w tak młodej grupie wiekowej? Otóż najczęściej to są infekcje wirusowe. I to jest wirus brodawczaka ludzkiego, czyli wirus HPV. Nam wirus HPV najczęściej kojarzy się z czym? No z rakiem szyjki macicy, bo to jest najbardziej rozpowszechnione. Ale we współczesnym świecie, w obecnych czasach, seks oralny jest powszechny i już dawno przestał być tematem tabu. Dlatego infekcje tymi groźnymi typami wirusa bardzo często zdarzają się w obrębie gardła, w obrębie jamy ustnej. A taki rak migdałka czy rak języka, szczególnie na początku, daje bardzo nietypowe objawy, które często rozpoznawane są jako ostre zapalenie, jako afta. I to są objawy bagatelizowane nie tylko przez samych pacjentów, ale często również przez lekarzy. I to jest główna przyczyna, dlaczego te nowotwory są tak późno rozpoznawane. Drugim bardzo ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju tych nowotworów są papierosy. Proszę Państwa, papierosy to jest jedyny legalnie sprzedawany czynnik rakotwórczy. O ile zachorowalność, o ile palenie papierosów w grupie osób dorosłych na szczęście spada, niestety u młodzieży to rozpoczynanie swojej przygody z papierosami rośnie. Według statystyk około 44% dzieci tak naprawdę w wieku od 11 do 15 lat rocznie zaczyna palić papierosy. A w tak młodym wieku wystarczy, że w ciągu tygodnia wypalą 4 sztuki i momentalnie zwiększają dramatycznie swoje szanse na to, aby w krótkim czasie stać się nałogowymi palaczami. Im szybciej zaczynamy palić, tym niestety szybciej będziemy umierać z powodu chorób odtytoniowych, a także z powodu chorób nowotworowych. A pamiętajmy, że papierosy to nie tylko rak płuca, to też rak krtani, rak języka, to też rak gardła. I to, o czym jeszcze chciałam wspomnieć, to dieta. Ja moim pacjentom zawsze mówię, że jesteś tym, co tak naprawdę jesz. W naszym tutaj rejonie, w Wielkopolsce, wiadomo, musi być ta pyra, musi być to mięcho, prawda? Mój tata zawsze do tej pory powtarza, że ze słodyczy to on najbardziej lubi schabowego. No ale co to oznacza? Taka dieta bogata w tłuszcze zwierzęce to jest prosty czynnik ryzyka rozwoju chociażby raka jelita grubego, raka prostaty czy u kobiet raka piersi. Co ważne, niedobory witaminowe, witamina A, witamina E czy żelazo, one powodują wiele przewlekających się chorób, które jeżeli nie będą odpowiednio leczone, też mogą doprowadzić do rozwoju raka. Jak już wspomniałam, to są nowotwory, które szczególnie na początku dają bardzo nietypowe objawy. To może być chrypka, jakieś pobolewania gardła, jakaś afta na języku. To może być rana na skórze twarzy. Mężczyźni często mówią, jak przychodzą do mnie, że bo się goliłem i się skaleczyłem, to się jakoś nie chciało goić. Prawda? Co ważne, musimy pamiętać, że jeżeli takie objawy, pomimo leczenia, szczególnie jeżeli jesteśmy w grupie ryzyka, nie ustępują w ciągu 3 tygodni, powinniśmy udać się do specjalisty, bo tylko w ten sposób dajemy sobie szansę na wczesne rozpoznanie i dajemy sobie szansę na wyleczenie. Proszę Państwa, rak nie wybiera. Każdy z nas może zachorować, ja też mogę zachorować. 70% nowotworów złośliwych tak naprawdę rozwija się pod wpływem działania czynników szkodliwych związanych z naszym stylem życia, z dietą, ale to są też takie czynniki obecne w środowisku, na które my nie mamy niestety większego wpływu. Dobrym przykładem jest chociażby Angelina Jolie. Ona co prawda nie zachorowała, ale u niej zawiódł czynnik genetyczny. Ona jest idealnym przykładem właśnie profilaktyki. Ale już na przykład Jerzy Sztur czy Michael Douglas równie dobrze mogli trafić do mojego gabinetu. Tak? To były przykłady nowotworów gardła. Tak więc proszę Państwa,
profilaktyka. Badajmy się. W przypadku infekcji wirusem HPV unikajmy wielu kontaktów seksualnych, jakichś przygodnych. Stosujmy prezerwatywy. Szczepmy nasze dzieci. Szczepionki na wirusy HPV są powszechnie dostępne. Dieta. Dbajmy o to, co mamy na talerzu. Unikajmy używek. Musimy pamiętać, że nasze zdrowie jest tak naprawdę w naszych rękach. Nikt inny o to nie zadba. My sami musimy o to zadbać. I to od nas zależy, czy w wieku 60, 70 czy 80 lat będziemy się cieszyć tak zwaną jesienią życia. Dziękuję. Thank you.